Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnimi czasy dostaję od Was dość dużo wiadomości z zapytaniem, czy nagram film dotyczący obecnej sytuacji politycznej w Izraelu. I powiem Wam szczerze, że bardzo odkładałam ten temat, bo po pierwsze nie mogę uwierzyć w to, co się tutaj od Janie Pawła. A po drugie, to YouTube bardzo przycina zasięgi na filmach dotyczących polityki, więc nie wiem, jak ten film sobie tutaj poradzi. Ale zdecydowałam się nagrać to dla Was, żebyście mieli zarys tego, co się tutaj dzieje, czemu w telewizji widzicie tak wiele ogromnych protestów w Izraelu i czemu było 5 rund wyborów tutaj w ostatnich 3 latach. Zanim jednak zaczniemy, już teraz poproszę Was, żebyście polubili to wideo, kliknęli lajka, zasubskrybowali ten kanał klikając w dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych nowych filmach i żebyście udostępnili ten film na swoich social mediach na przykład, dlatego że to pomoże temu filmowi mieć większy zasięg niż ten zasięg, który będzie miał, kiedy te zasięgi zostaną przez YouTube przycięte. Prawdopodobnie. Odpukać, mam nadzieję, że nie, ale nigdy nie wiadomo. Jeszcze też kolejna sprawa, zanim zaczniemy. Stuknęło nam tutaj 4000 subskrypcji. Jest teraz nieco ponad 4000. I bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Witam serdecznie nowych oglądających i dziękuję tym, którzy są tutaj już jakiś czas. Z tej okazji chciałabym zorganizować Q&A i pod tym filmem w komentarzach możecie zostawiać swoje pytania do mnie. Pytania mogą być na każdy temat, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Tylko zacznijcie komentarz od słówka Q&A i dalej dajcie swoje pytanie. Za pytania dziękuję i kolejny film to pewnie będzie film właśnie z moimi odpowiedziami na te pytania. Dobrze, teraz więc przejdźmy do konkretów i teraz nakreślę Wam taką oś czasu i powiem Wam, co się tutaj działo w Izraelu w przeciągu ostatnich 4 lat. Kwiecień 2019. Pierwsze przedterminowe wybory spowodowane rozpadem koalicji rządzącej. Jako jedną z głównych przyczyn tej sytuacji można podać projekt ustawy, którą poparł Benjamin Netanyahu, która miałaby zwalniać ludzi studiujących Torę z obowiązkowej służby wojskowej. Człowiekiem, który wywrócił świat polityczny wtedy do góry nogami, jest Avigdor Lieberman, który zrezygnował z pozycji ministra obrony i oznajmił, że jego partia Israel Beiteinu opuszcza koalicję. Oficjalnie Lieberman powiedział, że opuszcza koalicję ze względu na podpisanie przez Netanyahu zawieszenia broni z Hamasem po serii ataków rakietowych na miasta w pobliżu Strefy Gazy. Wyniki wyborów. Benjamin Netanyahu i jego partia Likud, partia prawicowa, zremisowała z centrową partią Kahol Lavan i Benim Gantzem. Nad głową Benjamina Netanyahu krążą też czarne chmury w postaci postępowania sądowego w sprawie o korupcję. Po wyborach Benjamin Netanyahu nie jest w stanie stworzyć koalicji i ogłoszone są kolejne wybory. Wrzesień 2019 to już drugie wybory w 2019 roku i rezultat jest dokładnie taki sam. Ani Gantz, ani Bibi nie są w stanie stworzyć koalicji. Zostają ogłoszone kolejne przedwczesne wybory. Listopad 2019. Netanyahu jest oskarżony w 3 sprawach o korupcję. Ponoć miał wyświadczać przysługi ludziom związanym z mediami w zamian za przychylne artykuły i publikacje oraz za prezenty. Netanyahu wszystkiemu zaprzecza i stwierdza, że został ofiarą politycznej nagonki. Marzec 2020. To już 3 wybory i początek pandemii. Wyniki wyborów. Partia Likud z Benjaminem Netanyahu otrzymują 36 stołków i Kahol Lavan z Benim Gantzem 33 stołki. Niestety po raz kolejny ani Gantzowi, ani Netanyahu nie udaje się stworzyć koalicji, więc łączą siły. Netanyahu obiecał za to Gantzowi, że mogą się stołkiem premiera podzielić po połowie. Pierwsze 2 lata przypadną Netanyahu, a kolejne 2 lata dostanie Benny Gantz. Gdy Gantz jednak zorientował się, że Netanyahu nie ma zamiaru dotrzymać obietnicy, wycofał się z koalicji. Wpłynęły też na to nieporozumienia związane z pracami nad ustaleniem nowego budżetu. Ogłoszono kolejne przedwczesne wybory. Marzec 2021. Kolejne 4 już wybory.
Gantz znacząco stracił na sile i teraz najpopularniejszym kandydatem centrystów jest Jair Lapid i jego partia Yesh Atid. Po wyborach Netanyahu znowu próbuje stworzyć koalicję i w międzyczasie wybucha ta 11-dniowa wojna pomiędzy Izraelem a Palestyną. Nie zapomnijmy też, że kraj boryka się z ogromnymi problemami ekonomicznymi spowodowanymi pandemią. Bibi znów nie stworzył koalicji i kolej przypada na Jaira Lapida, który rozpoczyna negocjacje. Czerwiec 2021. Lapid ogłasza, że udało mu się stworzyć rząd. Niestety ta koalicja wygląda na dość kruchą i dość zaskakującą. Składa się ona z liberałów, przedstawicieli prawicy i przedstawicieli społeczności arabskiej. Rząd zostaje zaprzysiężony i kończy to 12-letnie nieprzerwane rządy Benjamina Netanyahu. Na czele rządu staje Naftali Bennett, przedstawiciel prawicowej partii Yamina. Tak przekonał go do koalicji Jair Lapid i podobnie jak wcześniej Benny Gantz i Benjamin Netanyahu, mieli się oni podzielić pozycją premiera pół na pół, czyli 2 lata Naftali Bennett i 2 lata Jair Lapid. Lipiec 2022. Niespełna po roku partia stworzona przez Jaira Lapida rozpada się. Netanyahu udało się wykraść paru członków partii Yamina i przez to Naftali Bennett, którego to była partia, traci pozycję premiera, którą przyjmuje Jair Lapid. Ogłoszone zostają kolejne wybory. Listopad 2022. Piąte już wybory i póki co na ten moment ostatnie. Jair Lapid stracił niesamowicie na popularności, wsparcie dla Likudu pozostaje na tym samym poziomie. Coraz większą popularnością cieszy się stowarzyszenie Becalela Smotricha, Hatzionut Hadatit. W jego skład wchodzi faszystowska partia Itamara Ben-Gwira, Otzma Yehudit. Likud zdobywa 32 stołki w Knesecie i tworzy koalicję z m.in. Smotriczem i Ben-Gwirem. Na czele rządu ponownie staje Netanyahu. To tak w skrócie jest historia ostatnich lat w Izraelu i 5 wyborach, które się tutaj odbyły. Oczywiście każdy z tych wątków można by było rozwinąć i dodać więcej detali, ale wtedy siedzielibyśmy tutaj co najmniej 2 dni, a ja chciałabym Wam po prostu nakreślić taką uproszczoną oś czasu, żebyście zrozumieli, dlaczego mamy teraz w Izraelu tak wielkie protesty. Ogólnie same protesty zaczęły się już mniej więcej w 2019 roku i głównie były spowodowane oskarżeniami padającymi pod adresem Benjamina Netanyahu o korupcję. I już wtedy ludzie zaczęli wychodzić co tydzień w soboty wieczorem z transparentami i protestować przeciwko jego rządom. Ci ludzie zazwyczaj stali na głównych skrzyżowaniach w miastach albo na mostach, które były nad autostradami i dużymi drogami, więc protesty same w sobie nie są nową sprawą. Jednak te ogromne protesty, które widzicie teraz zapewne w telewizji, zaczęły się zaraz po zaprzysiężeniu ostatniego sądu i ogłoszeniu ich projektu ustawy dotyczącego sądownictwa. Reforma ma polegać m.in. na tym, że Kneset, czyli parlament, będzie w stanie przegłosować każdą decyzję Sądu Najwyższego, jeżeli będą mieli 61 głosów albo więcej. Zmiany miałyby być też wprowadzone w proces tego, jak wybiera się sędziów, co dałoby politykom większy wpływ i kontrolę na to, kto zasiada m.in. w Sądzie Najwyższym. Chyba taką sytuację znamy z własnego doświadczenia. Rząd planuje także powiększyć tereny osadnictwa na zachodnim brzegu, czego nie popiera duża część izraelskiego społeczeństwa. Pamiętacie, jak przed chwilą wspominałam o faszystowskim ugrupowaniu Hatzionut Hadatid? W jego skład wchodzi również człowiek, który nazywa się Avi Maoz i głównym jego celem w życiu jest utrudnianie funkcjonowania i życia osobom LGBT+. Jego ekstremalnie homofobiczna postawa jest jednym z powodów, dlaczego ludzie właśnie wyszli na ulicę. Społeczeństwo bardzo boi się tego, że demokracja w Izraelu jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Protesty odbywają się wszędzie, od największych miast typu Tel Awiw, Haifa, Jerozolima do małych miejscowości.
największe tłumy i te fragmenty pewnie, które widzicie w telewizji, pochodzą głównie z Tel Awiwu, który jest najbardziej lewicowym miastem w Izraelu. Same protesty odbywają się głównie w soboty wieczorem, podobnie jak te protesty wcześniej na mostach, ale teraz to przybrało na liczbie i przybrało na sile. W przeciągu ostatnich dni protesty odbywają się również podczas głosowania Knesetu nad ustawą o reformie sądownictwa. I wtedy tysiące ludzi zmierzają do Jerozolimy, żeby protestować właśnie pod budynkiem Knesetu. Protestuje także m.in. branża high-tech, która jest jednym z takich głównych motorów napędowych Izraela. I firmy wywieszają na przykład transparenty na swoich budynkach wspierające demokrację. Pozwalają też swoim pracownikom wzięcia dnia albo kilku godzin wolnego, żeby oni mogli sobie wyjść na ulicę i protestować z innymi. Z takich bardzo niechlubnych ciekawostek. Bardzo często przywoływany jest przykład Polski i Węgier jako krajów obrazujących, co może się stać, kiedy politycy zaczną ograniczać ludziom demokrację. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo też dużo ludzi do mnie pisze i pyta się, czy jest bezpiecznie. Tak, póki co jest bezpiecznie, odpukać cały czas będzie bezpiecznie, turyści mogą przyjeżdżać, nie muszą się bać, ale muszą wziąć pod uwagę to, że kiedy są protesty, no to całe miasta są zablokowane i nie przejedziecie i nie przejdziecie. Protesty są pokojowe, nie dochodzi do żadnych większych incydentów, policja też nie ingeruje w tłum protestujących ludzi. I to chyba tyle. Chciałam Wam po prostu zarysować mniej więcej, co się tutaj dzieje, dlaczego tak się dzieje, co na to wpłynęło, nie wchodząc w takie bardziej skomplikowane i większe detale, no bo po prostu nie ma na to czasu, tak? Dziękuję Wam, że oglądaliście to. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na takie Wasze główne pytania dotyczące obecnej sytuacji politycznej w Izraelu. Jak wcześniej wspomniałam, bardzo proszę, kliknijcie lajki, zasubskrybujcie mój kanał klikając w dzwoneczek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Koniecznie udostępniajcie ten film na swoich social mediach, bo bardzo boję się tego, że YouTube po prostu przytnie mi zasięgi. Przypominam Wam również, że możecie w komentarzach pod tym filmem zostawiać swoje pytania do Q&A. Dziękuję za 4000 subskrypcji. Możecie mnie też również odwiedzić na moich innych social mediach, przede wszystkim na Instagramie. Wszystkie linki będą w opisie na dole. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!